Dzień numer dwa. Jesteśmy u cioci, ale byliśmy sobie po pieczywo z jaszynkę serca i wzięłam sobie pecelki. Wczoraj byłam w sklepie z wujkiem, to wzięłam sobie mleko owsiane i zrobię sobie teraz kawkę. Posiedzimy i jedziemy do Nowego Jorku. Dzisiaj okolice Central Park i mamy jedną fajną atrakcję, ale to pokażę Wam po 15. To znaczy, no wiecie, jest 9 rano, dopiero ja wstałam o 3:30 dzisiaj. Teraz mi słychać. Mam zdjęcie zrobione Instaxem. Idziemy do Hershey Chocolate World. Mam ochotę zobaczyć. No zobaczymy, co nam pokażą. Potem do M&M'sa i do Lego. Taki trochę M&M's, tylko w wersji dla Hershey. Hej, Dustin. Thank you so much. So cool. Dustin! I want this. Dustin? Ja myślę, że to jest idealna pamiątka z Nowego Jorku. Dalej się nagrywa? Dostaliśmy czekoladkę. No jakbym miała coś sobie kupić z Nowego Jorku, ale broczki bym jakieś kupiła.
Wiecie, że co roku mamy bombkę na choinkę i w tym roku wybierzemy jakąś z Nowego Jorku. Jeszcze nie wiem jaką, ale podobają mi się klasyki, ale to później w ogóle zrobiłam zakupy, tak jak widzieliście. Chyba, że to... Nie wiem, zobaczymy. Chociaż tak te mi się podobają. Zobaczymy. Na razie nie. A teraz kawa z Krispy Kreme i może jakiś pączek. Zobaczymy. I naprzeciwko mamy dosłownie M&M'sa i też pójdziemy. Krispy Kreme, to co pokazaliśmy, pójdziemy na kawę i też weźmiemy jakiegoś pączka. No w końcu jesteśmy w Europie, ale weźmiemy jednego na pół. Idę. Oat latte w stabilnym rozmiarze. Jesteśmy przy starcie na Times Square i są fajne kubki. I tak myślę, czy sobie nie kupić, ale na razie mam latte Dustin. Ja mam na zimno, oat, a Dustin zamówił ciepło. Czekamy na jego olbrzymi rozmiar również. Alei. Idziemy do DJI, do sklepu z gadżetami. Mamy kamerę z DJI. Jest taki piękny kościół. Wyłania się. Naprawdę jest to ładne. Tu będziemy, na samej górze, ale nie dzisiaj. Mamy wejściówki wykupione. Ten kościół wygląda pięknie. Wow. Jest chyba 30. Idziemy na naszą pierwszą, tak jakby tak trochę płatkę, płatną atrakcję w Nowym Jorku. Jest to The Ride i po prostu jest autobus i coś tam wam nagrałem. Po prostu przejedziemy się autobusem po całym Nowym Jorku. Ja tak, zaraz wsiadamy. Pokażę wam wszystko z środka i coś tam postaram się nagrać. Jesteśmy w środku, pokażę wam jak to wygląda. No i jedziemy. Yeah, everybody say wow! The way that they work is that we can see out and other people can see in. Yes. And with all those people seeing in, we get a lot of attention, everyone. Some people wave. So we're going to teach it to you right now. Everybody get both hands in the air. Both hands as high as you can. Both hands as high as you can. And on the count of three, yell the silliest yet G-rated thing you can think of, okay? Yes. Keep it clean, and one, two, three. Wow, and not a single person cares. Welcome to New York. Wow. It's craziness. We have some ambulance or fire trucks going by us right now. That's why we're stopped at the moment. But while we're here, who's first time in New York City? All right. So many of you. Yes. Who's last time in New York City? That's good. Hopefully we can keep it that way. Yeah, I mean, it is that way, but you're a little bit of a far way away. You might want to take the subway, actually, yeah. Might be quicker. No, you're on, like, 72nd and Central Park West up here. Yeah. To Broadway! You know what? You got this, yeah! Okay. Follow your heart, you'll find it! I believe in you! Wow, I have no belief in her. Hey! Oh my god, Bessie! Wow, this is so exciting. Hi, my name is Star. I'm from Smash Burger. Hi, y'all. Bronx. Hey. Hello. Smash Burger. Thank you. Thank you so much.
jesteśmy w Tech na Times Square. Dustin powiedział, że jest pracownikiem, ale w Londynie i dostaliśmy znowu kawkę za darmo. Tylko, że do Nojmerku są różne rozmiary, więc wzięliśmy large na spróbowanie, bo jeszcze nie próbowaliśmy, więc na pewno będzie pyszne. Mamy kawki, u Dustina jest połówka tego, ja mam oat, Dustin ma normal i nie zapłaciliśmy, dostaliśmy za darmo. Więc Dustin ciepłą kawką. Idziemy dalej. Dustin chce bardzo spróbować burgera z White Castle. Już przyszliśmy, ale mają takie mini butelki. Dustin zamówił dwa. Mam nadzieję, że nie zapomnę pokazać, bo wcześniej zapomniałam. Ale dam wam zdjęcie. I to jest dosłownie takie małe menu. I na przykład 20 małych burgerów kosztuje 37,19 dolara. A jaki ty Dustin wziąłeś? Cheese slider. Crispy chicken slider and panko fish. Czyli a ile zapłaciłeś łącznie? 8 dolarów. 8 dolarów za i dla mnie ryby na spróbowanie. No i mamy takie mini burgerki. Ja chciałam spróbować ranch, bo jak będzie mi smakować, to sobie kupię do domu. No i mam rybny, a Dustin sobie wziął crispy chicken i cheeseburger. A, takie malutkie. Nasza kolejna atrakcja jest przed nami. Ale wydaje mi się, że jest zamknięta i mu wszystko podejdziemy. I to jest ostatnia atrakcja na dzisiaj. A czemu jest zamknięta? Bo bardzo było dużo samobójstw i dlatego ją zamknęli. Ale wydaje mi się, że fajnie jest podejść, bo to jest coś nowego. No niestety zamknięte. Więc nagram wam już kadry, jak będziemy pod. Jesteśmy. Dzień dobry kolejnego dnia, dziś piątek. Hejka. Hej. Jesteśmy na metro, czekamy na metro. I dziś w planach mamy trzy atrakcje. Pierwsza to idziemy do IHOP na śniadanie, później na Top of the Rock i Central Park. No, nie, tak. Central Park. Czekamy na pociąg, najpierw za 25 minut śniadanie. Takie typowo amerykańskie. Ja chyba mam ochotę na pancake, a Dustin zobaczymy, pokażemy wam jak będziemy. I taka, wiecie, kawa na dolewkę. Właśnie tam idziemy, ale już ze środka wam wszystko pokażemy. No to jesteśmy. Ja na pewno chcę pancake'i. Który jest z tych? A co przyszli zamówimy? Oczywiście kawę. Chcemy dużo kawy. Przyszły moje w sumie pancake'i. Ja zamówiłam te dyniowe, bo stwierdziłam, czemu nie. Zaraz jeszcze będzie. Czekaj. Dustin pokazuje, które. O te. A Dustin zamówił sobie, to jest omlet z mięsem i do tego w zestawie były dwa pancake'i. I oczywiście kawa jest nielimitowana. Tu jest ich. Cztery, ale no. Jemy. Ale mamy sosiki. Jakieś milion kalorii, ale spróbować trzeba. Wyszliśmy. Nasze śniadanie kosztowało 50 dolarów z napiwkiem. Spoko, a teraz punkt widokowy. Idziemy na... Tak, idziemy na Top of the Rock. Czas na Top of the Rock. Welcome to Top of the Rock. Three levels of inspiring views and exciting experiences await you. Jeszcze piętrze, ale z pęknie przed
na Memorial Central Park. Idziemy dalej, zobaczmy, jak to jest każda strona. Teraz jesteśmy na górze, już bez barierek, zaraz wam pokażę, tam ktoś robi zdjęcie. No to przejdźmy się naokoło. Byliśmy na górze, teraz jesteśmy na dole i tutaj, gdzie teraz stoimy, na święta zawsze jest choinka. I też scenę możecie znać z Kevin Sam w Nowym Jorku. Dotarliśmy do Central Parku. Czym głębiej wchodzimy, to piękniejsze te widoki. Okej. A teraz czas na kawę i deser do Magnolii. Ciasta wyglądają super, ale my wpadliśmy na pudding bananowy. O tam. Mamy to i jeszcze czekamy na kawę. Dusty ma normalne latte, ja mam ice latte. Czekamy na moje mleko owsiane.